Witam Was we vlogu z Paryża. Zaczynamy sezon numer 1 serii Joanka w Paryżu, prawie jak Emil w Paryżu. Jestem bardzo ciekawa, czym zaskoczy mnie to miasto. Przyjechałam tutaj na 4 dni, tak jak zazwyczaj jeżdżę na moje city breaki. Tym razem nie ma ze mną moich bab, jest moja mama. Moja sugar mama idealnie się składa, bo Paryż jest turbo drogi. Z tego co widzę, właśnie zmierzamy w stronę Sekwany. Przyleciałyśmy dosłownie 2 godziny temu tutaj do Paryża. Byłyśmy póki co tylko na śniadaniu. Ogarnęłyśmy się, pomalowałyśmy, no i lecimy eksplorować miasto. Paryż był, słuchajcie, moim marzeniem, odkąd byłam w 4 klasie i zaczęłam się uczyć francuskiego. Potem jeszcze ponownie zaczęłam się uczyć w gimnazjum. Potem kontynuowałam tą naukę w liceum. I mimo tego, że ten Paryż nigdy nie był jakiś taki nieosiągalny, to jakoś nie mogłam się tu wybrać cały czas, ale wreszcie się udało. Mając 23 lata, jestem w miejscu, do którego chciałam zawsze przyjechać. Mamusiu, z tego co wiem, kiedyś jeździłaś do Paryża. Tak. Co cię tutaj sprowadziło? Byłam przewodnikiem i oprowadzałam polskie grupy po katedrze na Turka. I powiedz, ile miałaś lat? Moja mama, byłaś sobie studentką, tak? Tak. Oprowadzała Polaków w Paryżu, sama w wielkim mieście, jak Emilii w Paryżu. To jest taki serial na Netflixie, Ewcia. No i jak w ogóle, Ewcia, ci się wraca po latach do tego samego miasta, w którym kiedyś przebywałaś, jak byłaś młodsza? Właśnie to jest niesamowite przybywać taką jeszcze cudowną córeczką. Zobaczymy, no, jak się odnajdziemy w tej kolorze. Także Ewcia tutaj ma papierową mapę, jak prawdziwy tutaj odpowiedzialny dorosły będzie nas oprowadzać po Paryżu. Jesteśmy właśnie pod katedrą Notre Dame i powiem Wam, że ludzi jest sporo. Tak jak my na przykład mieszkamy w 5. dzielnicy, czyli takiej najstarszej dzielnicy Paryża. Tam jest w miarę spokojnie, jest mało ludzi. Wszędzie wzdłuż Sekwany macie mnóstwo małych sklepików, głównie z plakatami, z obrazami i tego typu pamiątkami. Istnieje w ogóle coś takiego jak syndrom paryski. Chodzi w nim o to, że wszyscy wyobrażamy sobie Paryż jako piękne, idealne miejsce, piękną architekturę, cudownych lokalsów mówiących pięknym francuskim językiem. No a podobno większość uważa, że tak wcale nie jest. Czuję się bardzo rozczarowana Paryżem. Ja taka się w ogóle nie czuję. Syndromu paryskiego na szczęście nie mam. I póki co naprawdę bardzo mi się podoba. Przed nami znajduje się właśnie Louvre, ale niestety nie będziemy wchodzić do środka. 4 dni to zdecydowanie za mało, żeby poświęcać cały dzień na wizytę w jednym muzeum. Udało się! Moje pierwsze odczucia, może już drugie w sumie, bo jednak mówiłam a propos Paryża, jest lepiej niż najlepiej. Serio, jest lepiej niż sobie to wszystko wyobrażałam. Piękna pogoda, przepiękna architektura, jest tak elegancko, jest tak spokojnie. Jest też drogo, na szczęście zachodzenie nie trzeba płacić, także póki co spacerujemy sobie, miałyśmy w ogóle plan, żeby zwiedzać to miasto partiami, ale tak nam się dobrze chodzi, że idziemy jednak pod wieżę Eiffla chyba. Bo pogoda póki co idealna. Moi drodzy, camembert, tutaj jakieś ravioli, a tutaj ślimaki, które będzie jadła moja mama. Tak, zobaczymy, czy zaraz zobaczymy, co to w ogóle będzie, no. Słuchajcie, Ewcia mówi, że ślimaki smakują jak pieczarki, także... Polecam ślimaki z Paryża. Chyba są dobre. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o kupowanie biletów w metrze, to jest to najłatwiejsza rzecz na świecie. Bierzemy ten bilecik. Weźmy sobie 3 może, co? No i kupujemy 5,70. Jesteśmy właśnie w paryskim metrze. Słuchajcie, mega dobrze ono działa, wszystko przyjeżdża o czasie, bilety można łatwo kupić, ponieważ dostępna jest wersja językowa angielska, także to na plusik i właśnie w tym momencie kierujemy się metrem do Montmartre. To vlog by nie był vlogiem, gdybym trochę tutaj nie dyszała. Wchodzimy właśnie na Sacré-Cœur.
jesteśmy w połowie drogi, w połowie schodków, także lecimy dalej. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w Paryżu, wydawało mi się, że to miasto jest rzeczywiście bezpieczne, bo super się to czuję, ale niestety wczoraj miała miejsce sytuacja wieczorem dosyć mocno nieprzyjemna. Pojechałam sobie z koleżanką, w ogóle Polką, teraz też była w Paryżu, więc razem też z jej koleżanką się spotkałyśmy w jakimś parku, potem pojechałyśmy pod wieżę Eiffla. No i wszystko było super, wspaniale ta wieża błyszczała o tych jakichś tam pełnych godzinach. Spotkałyśmy też sporo fajnych ludzi, którzy się do nas przysiedli. No i ogólnie był taki bardzo fajny, przyjazny, pozytywny klimat. Po czym, jak już ci ludzie nas zostawili, chciałyśmy się zbierać, to podeszło do nas 4-5 chłopaków, którzy strasznie nachalnie zaczęli robić sobie z nami zdjęcia na Snapchata. No oczywiście nie miałyśmy na to ochoty. No i tam powiedziałyśmy, że dobra, weźcie, idźcie, stąd nie znamy was, nie chcemy z wami spędzać czasu, także elo. No ale niestety tak się nie stało, nie posłuchali nas, zaczęli się przedstawiać, zaczęli nas w ogóle obmacywać po tyłkach. Mojego tyłka się nie dotyka, chyba że ktoś dostanie pozwolenie. Oni zdecydowanie jego nie dostali i mimo próśb, żeby odpuścili, poszli sobie i nas zostawili w spokoju, no to niestety nie chcieli tego zrobić. Także jako że miałam kubeczek z winkiem w ręku, oblałam typa tym winem po twarzy. Typ się strasznie wkurzył. Walnął mnie w twarz. Zaczęła się robić wielka drama. Potem typ uderzył mnie po raz kolejny. Podszedł do mnie jeszcze potem na sam koniec. Walnąć mnie ostatni raz. I zerwał mi złoty łańcuszek z szyi. Także wczoraj, we wczorajszych nagraniach miałam na szyjnik. Dzisiaj już go nie mam. Dodatkowo faceci ci ukradli Julce głośnik JBL-a. Ja od razu dzwoniłam na policję. Ale tutaj też bardzo fajna historia. Ponieważ na dzwoniąc na policję, czekałam na infolinię przez jakieś 10 minut. Nikt nie odebrał telefonu. Potem się już zebrałyśmy, zamówiłyśmy jak najszybciej jakiegoś finała, który też kosztował 58 albo 53 euro za dosłownie 5,5 km. Także tutaj też na minus, ale jednak chciałam bezpiecznie dotrzeć do hotelu i nie jechać już metrem z myślą, żebym mogła spotkać ich ponownie. Podsumowując, zostałam pobita w Paryżu. Czy sprawia to, że jakoś bardzo znielubiałam to miasto? Nie. Myślę, że to jest bardziej kwestia ludzi. Też to, co jest przykre, że w momencie, kiedy cała ta akcja się działa, a działa się bardzo szybko, to zaczepiałam jakiś tam obcych ludzi z prośbą o pomoc, bo chciałyśmy odzyskać tego JBL-a, chciałyśmy jakoś się z nimi rozprawić. To nagle wszyscy mówili, nie, dzwońcie po policję, potem dopiero jakaś tam trójka chłopców nam pomogła, ale still bardzo słabo. Cieszę się, że nic poważnego nam się nie stało. Jedyne moje obrażenia, jakie posiadam, to bolący nos, bo dostając w twarz, jednak ten nos kilka razy oberwał. Także to są jedyne straty. Straty też emocjonalne, myślę, mocne. No ale co? Najważniejsze, że jesteśmy całe, że żyjemy i że nie doszło do jakichś mocniejszych czynów. Paryż ogólnie moim zdaniem bezpieczny, ale po zmroku radziłabym uważać i nie pchać się w stronę wieży Eiffla. Zmierzamy właśnie w kierunku Moulin Rouge i to, co jest dziwne, to ilość sex shopów tutaj dookoła. Jest ich mnóstwo, czy jakichś takich podejrzanych klubów i dziwnych sklepów, także ciekawe. Teraz jako legitne fanki Emily w Paryżu idziemy zobaczyć restaurację Gabriela oraz biuro Emily. Moja mama co prawda nie wie, o co chodzi, ale chociaż zrobimy sobie fajny spacerek. Jesteśmy właśnie w Jardin de Luxembourg. Idziemy sobie przejść parczkiem, żeby dojść do miejscówek, do których chcemy dojść. Park bardzo ładny, mnóstwo ludzi. Wszyscy sobie chillują, wszyscy odpoczywają. W ogóle jest bardzo mało ludzi na ulicach, jako że mamy niedzielę. Fajne jest w tych ogrodach, słuchajcie, to, że macie tu bardzo dużo takich wolno stojących krzesełek, które możecie sobie przestawić w jakie tylko miejsce chcecie, zrobić sobie jakiś mini piknik ze znajomymi. Także bardzo, bardzo ładny park. Mamy restaurację Gabriela z serialu Emily w Paryżu. Jako że wraz z moją mamą kochamy atrakcje wodne, a jedną z najbardziej popularnych atrakcji wodnych w Paryżu jest rejs po Sekwanie. Także na stronie bodajże Get Your Guide zakupiłyśmy taką godzinne przepłynięcie po Sekwanie. Jest to tutaj pod wieżą Eiffla, który już nie lubię, ale mam nadzieję, że będzie fajnie i że akurat zaraz się jakiś piękny zachód słońca pojawi i widoczki będą jeszcze piękniejsze.
my już po rejsie, było fajnie, mojej mamie też się podobało, akurat idealnie trafiłyśmy, bo w momencie, kiedy się wchodzi na rejs o godzinie 21, to pod wieżą jest się o godzinie 22, a od 22 co 30 minut świeci się wieża Eiffla, także akurat były fajne widoczki. Super, myślę, wycieczka, można pooglądać sobie kamienice piękne z innej perspektywy, także polecamko. Moi drodzy, jesteśmy w słynnym Café de Flore, to bardzo moja piękna mała zita. Zupa cebulowa, omlecik, wege, kanapka, tak żyjemy. Witamy w dniu trzecim, naszym ostatnim. Jesteśmy właśnie po śniadanku. Idziemy dzisiaj trochę pozwiedzać muzea, ponieważ jak może widzicie, nie wiem czy widać, pada deszcz u nas w Paryżu. Także niestety ostatniego dnia zepsuła nam się trochę pogoda. Pierwszego dnia zrobiłyśmy 17 km, wczoraj 12. Może jeszcze jakoś trzymam kciuki, że dzisiaj pogoda poprawi i dzisiaj też sobie pochodzimy. W Centre Pompidou, które znajduje się za mną, znajduje się, słuchajcie, Muzeum Sztuki Współczesnej. I to, co jest ciekawe, jeżeli chodzi o architekturę tego budynku, to, że wszelkie instalacje, czy grzewcze, czy jakieś elektryczne, czy klimatyzacyjne, zostały wyprowadzone na zewnątrz. Dlatego mamy tutaj dużo różnych rur. Każdy kolor rury odpowiada danej instalacji, że jakby instalacja grzewcza ma jakiś tam inny kolor, klimatyzacja ma inny kolor, także wchodzimy do środka. W samym tym budynku nie dość, że macie muzeum, macie też kino, macie bibliotekę, macie kawiarnię, ma to kilka pięter, my właśnie wjeżdżamy na 5 albo 6, zaraz jeszcze zobaczymy dokładnie, gdzie jest ta wystawa stała, ale sam budynek jest bardzo nowoczesny, bardzo kolorowy, także zobaczymy, jakie się będziemy mieć wystawy. Ta wystawa stała, stała ekspozycja, to są 2 piętra, a nie jedno. Także lecimy zwiedzać dalej. Bardzo się cieszę, że nie wjechałyśmy z moją mamą na wieżę Eiffla, ponieważ tutaj w Centre Pompidou macie panoramę na całe miasto. Może nie jest aż tak wysoko jak na wieżę Eiffla, ale gdzieś tu mam nadzieję, że za mną widzicie właśnie wieżę. Poprawia nam się pogoda, także jest superancko. No i kurczę, wszystko tu widać, totalnie wszystko tu widać. Pierwsze spotkanie z kanarem w Paryżu zostało właśnie odbyte. No i słuchajcie, myślałyśmy, że można kupić u kierowcy bilet. Pan pokazał, że można kupić w aplikacji, więc ściągam aplikację i nagle wchodzi 5 kanarów. I mówię, dzień dobry, ja tutaj właśnie kupuję sobie bilet. Po czym pan mówi, że jak jestem turystą i nie mam francuskiego numeru, to nie mogę niestety kupić biletu przez aplikację i mogę jedynie kupić bilet w metrze. Ale nie dostałyśmy mandatu, pan był bardzo miły, bardzo pomocny, także gdybyśmy mieli takich kanarów w Polsce, to życie wyglądałoby lepiej, ale idziemy właśnie do metra, żeby kupić bilet. No i chyba finalnie już pojedziemy metrem, bo bez sensu będzie się tłuc 2 razy w tą samą stronę. Tutaj, moi drodzy, mamy jeden z bardziej popularnych insta spotów na zdjęcie z wieżą Eiffla. No i proszę bardzo, jak pięknie. Nasz wyjazd już niestety prawie dobiega końca. Czekamy właśnie Uberka, wracamy do naszego hotelu, pójdziemy jeszcze na jakieś jedzonko. No i jutro bodajże o godzinie 8 albo 9 mamy lot, także już niewiele nam czasu zostało w tym Paryżu, ale serio wam mogę powiedzieć, że na maksa polecam wam odwiedzić to miasto, jeżeli jeszcze tutaj nie byliście. Jest przepięknie, jest to naprawdę jedno chyba z najpiękniejszych miast, w których kiedykolwiek byłam, a trochę już tej Europy zwiedziłam, także mam mocne porównanie. Architektura jest przepiękna, jedzenie jest cudowne, ludzie są bardzo mili, także polecam. Zmieniłyśmy z mamcią outfity i lecimy na naszą ostatnią kolację. Ja coś w ogóle wyczuwam, jakąś burzę dzisiaj, bo ta pogoda zaczyna się robić bardzo dziwna. No ale idziemy celebrować naszą ostatnią noc w Paryżu. Mamy tu z moją mamą ucztę życia. Proszę bardzo, serowa, proszę Ewcia, zademonstruj jak to działa. No proszę bardzo, pięknie. W tym hotelu, moi drodzy, mieszkaliśmy i oprócz tego, że jest trochę drogi, to bardzo polecamy, bo lokalizacja jest super. Tutaj jest mnóstwo restauracji, tu moja mamka. Tam już jest sekwana, także polecamy. Już.
morza, białutka z sałatą, kawusia, fruteczki i wege burger. Także zabieramy się za jedzenie. Moi drodzy, jeżeli zastanawiacie się, co ja jeszcze robię w tym Paryżu, a mianowicie wstałyśmy dzisiaj o 5 rano, bo miałyśmy mieć o 9 lot. No i wstaję, tak już się zbieram powoli, otwieram te oczka. Po czym o 5.20 dostałam SMS-a, że nasz lot jest opóźniony i będzie dopiero o godzinie 19. Także nie wiem, czy to jest prezent od Wizera na moje imieniny, które mam dzisiaj, czy o co dokładnie chodzi, ale w takim razie mamy jeszcze połowę dnia do wykorzystania, jesteśmy właśnie po śniadanku. Lecimy teraz do muzeum. To, co też jest super, to fakt, że dostaniemy odszkodowanie, ponieważ w sumie ten lot jest opóźniony powyżej tam 3-4 godzin, a wtedy ludziom przysługuje odszkodowanie w wysokości, z tego co sprawdzałam, chyba 250 euro na głowę, także chociaż się zwróci mała część wyjazdu, ponieważ serio, no niestety Paryż jest drogi. Nasz hotel kosztował około 2600, 2700, coś w tym stylu za 3 noce, także jest to bardzo dużo. Wszystkie jedzenia, wszystkie obiady, śniadania, to jest koszt mniej więcej 50 euro za 2 osoby, także niestety tanio nie jest. Jako że mamy mało czasu, to nie opłaca nam się iść ani do Louvre, ani do Orsaya, więc wpadłyśmy do Musée Rodin. Jest to muzeum dosyć małe i głównie tutaj mamy jakieś fajne ogrody do zwiedzania. To jest też, słuchajcie, super w ogóle w Paryżu, jeżeli macie mniej niż 26 lat, jesteście z Unii Europejskiej, jesteście z Polski, to macie bilety za darmo do praktycznie wszystkich muzeów. Jedynie tam trzeba po prostu pokazać dowód osobisty i tyle, także to jest w ogóle super wspaniała opcja. Fajnie jest być młodym człowiekiem, więc póki macie mało lat, to polecam podróże do Paryża, bo można zaoszczędzić pieniądze. Moja mama teraz zapłaciła za ten bilet 16 euro, także widzicie, można oszczędzać na tym, że się jest młodym. Naprawdę jest tu przepięknie, ładniej niż w ogrodach luksemburskich, które są tutaj kawałeczek obok. Jeżeli w ogóle chodzi o takie podsumowanie wyjazdu, bo myślę, że możemy już do tego przejść, ponieważ zaraz, myślę, już ten vlog będzie dobiegał końca. Jest to serio wspaniałe miasto, był to super wyjazd. Ja przez te 3-4 dni odpoczęłam sobie na maksa, zakochałam się w Paryżu. Samą wycieczkę mogłabym ocenić na 8 na 10, miasto również myślę 8 na 10. Dużo osób ostrzegało mnie przed bezdomnymi, przed kieszonkowcami. Nic z tego się nie stało, ale dostałam po twarzy. Także no też ciekawe, słuchajcie, doświadczenie. No, nigdy wcześniej nie dostałam po twarzy, a że akurat się musiało to wydarzyć w Paryżu, dziwne. No ale co, będę chociaż miała ciekawe wspomnienia, że tak powiem, z życia. Jeżeli chodzi o koszty, bo zawsze w moich vlogach możecie też się dowiedzieć o kosztach danego takiego wyjazdu. Przez to, że byłam tutaj z moją mamą, która była moją trochę sugar mami, bo był to taki wyjazd łączony, moje imieniny plus dzień mamy, plus też trochę to, że się obroniłam na studiach, więc ja płaciłam tylko za jakieś Uberki, kilka razy się dołożyłam do jedzenia, ale głównie płaciła moja mama, także bardzo się z tego cieszę, bo myślę, że nie byłoby mnie samej stać na Paryż, bo serio jest w cholerę drogi i całą moją wypłatę wydałabym w 3 dni, więc tutaj zrobimy trochę wyjątek od reguły i całe podsumowanie kosztów będzie na Instagramie. Moja mama sobie podliczała w zeszyciku wszystkie koszty, także skorzystam z jej podsumowania i wstawię wam na Instagrama. Wszyscy ogólnie też straszyli mnie przed jakimiś wielkimi tłumami w Paryżu, a jak tak sobie chodzę, czy to w weekend, czy teraz w tygodniu, mamy teraz wtorek, no to naprawdę tych tłumów jakoś nie widać, nawet pod tymi głównymi atrakcjami turystycznymi, także wcale Paryż nie jest taki zatłoczony. Jesteśmy już na lotnisku Paryż Orly i słuchajcie, w ogóle jak jeździecie tanimi liniami, lepiej jest właśnie lecieć na Orly, bo to jest tylko jakieś 13 km od centrum, a lotnisko Beauvau jest jakieś 70 km, więc i drożej za taksę i trudniej z dojazdem. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie. Ja mam nadzieję, że dotrzemy do naszego samolotu, bo też w ogóle wszędzie są inne informacje, o której mamy lot. W niektórych miejscach są informacje, że mamy lot o 19.05, w innych są, że mamy lot o 18.50. Także ja nie wiem w sumie, o której my wylecimy, czy my na pewno wylecimy. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję za oglądanie. Proszę zostawić subskrypcję, proszę polubić filmik, skomentować, powiedzieć, jak się podobało, czy byście z chęcią wpadli do Paryża, czy nie. No i co? Dziękuję bardzo.